Cześć, nazywam się Dominika i jestem koordynatorem projektu Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu. Nasz projekt realizujemy dzięki Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Swoje działanie kierujemy przede wszystkim do młodzieży i poprzez przygotowany cykl warsztatów podwyższamy ich kompetencje społeczne, które później będą niezbędne na rynku pracy. 192 młodych ludzi działających w 25 grupach projektowych, również tych wykluczonych społecznie i z niepełnosprawnościami, podwyższa swoje kompetencje miękkie, uczy się jak pracować w zespole, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, które mogą pojawiać się w zespole, a także jak przedstawić swój pomysł, żeby był fajny i trafił do tej osoby, do której chcemy. Poznajcie niektóre z naszych projektów, które realizujemy i które przygotowała nasza młodzież. Projekt z grzeczności, zrealizowany w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie naszego kraju. Uczestnicy opracowali projekt naklejek wyznaczających bezpieczną odległość w sklepach oraz miejscach publicznych. Dzięki temu młodzież przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast województwa śląskiego, do którego skierowała swój projekt. Projekt Podaruj trochę ciepła, skierowany do osób bezdomnych, polegał na zbiórce czapek, szalików oraz rękawiczek w szkołach, do których uczęszcza nasza młodzież. W wyniku akcji Ciasto za ciepłą rzecz zebraliśmy 10 pełnych worków, które przekazaliśmy do 5 ośrodków dla bezdomnych mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Projekt Jura Bike to kolejny zrealizowany przez nas projekt, polegający na promocji idei powstania roweru miejskiego w Zawierciu. W wyniku projektu młodzież założyła stronę facebookową, na której promuje znaczenie aktywności fizycznej w regionie oraz zorganizowała spotkanie z prezydentem miasta, podczas którego podjęto decyzję o powstaniu roweru miejskiego oraz rozbudowaniu sieci ścieżek rowerowych w Zawierciu. Projekt Psitulne domki dla schroniska dla zwierząt w Zawierciu, polegający na przekazaniu własnoręcznie zbudowanych i pomalowanych przez naszą młodzież but dla zwierząt, zarówno psów, kotów, jak i pozostałych podopiecznych schroniska. W wyniku projektu podopieczni zyskali nowe, ciepłe miejsca, dach nad głową, a młodzież zintegrowała się podczas tworzenia własnego, autorskiego projektu. Projekt Zajurowani, dotyczący ochrony środowiska i sprzątania świata w Zawierciu i powiecie zawierciańskim. Młodzież zorganizowała akcję sprzątania okolicznych lasów i terenów zielonych, a także nagrała film zachęcający do właściwej segregacji śmieci oraz sposobów ochrony środowiska. Dzięki temu zwiększy się świadomość młodych ludzi dotycząca tak ważnego problemu. Tak jak widzicie, projekt Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu to nie tylko działanie skierowane do młodzieży, ale również dzięki realizowanym projektom do szerszej społeczności lokalnej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie, wejdźcie na www.cluster.org.pl.